Jeszcze jest nadzieja, że nic nie namieszałem. Fernicares, a to mam znajomy ziomka. O, też trzy kreski. Ciekawe czemu. A. Ktoś może potwierdzić, czy grałem z tą samą Asuką, czy wtedy z kimś innym? Bo nie pamiętam niku ziomka. Wtedy. Wydaje mi się, że to był ktoś inny, ale mogę się mylić. O, serio? Już zwątpiłem przez chwilę. O, siadło to. O! Za długo kucałem, to nie było mądre. Trochę to było ryzykowne według mnie, ale udało się. Nice. Oho. Siemano, Vassel Elo. Dzięki za follow. Aj. Jest. Dzięki za follow. Po ile Tekken chodzi? Oj, teraz nie wiem, ale Tekken milion razy już był w przecenie, wiesz? On co chwilę jest w przecenie. Także na pewno tanio go wyłapiesz w tej chwili. Tylko trzeba liczyć, że są dwa season passy, nie? Jeżeli cię wszystko interesuje, no to jeszcze dwa season passy trzeba, czyli DLC dokupić. Jutro wiosenna wyprzedaż na Steamie? Tak? O, ciekawe. Ciekawie, nie wiedziałem. Dobrze, że mówisz. Może coś się załapie taniego na streamy. Demotion. Nice. Udało się. Zaryzykowałem i się udało. Papanko. O, nice! Jak dobrze to rozegra, to mnie rozwali. Przeżyje? Tak. No i nie to! Pomyliłem przyciski, fuck! Pomyliłem przyciski, no. Czemu? No, nie mógł przez dłuższy czas niczego zrobić, to poleciała podcinka. Śmieszna taktyka. Brian Ninja wraca do akcji. A, podcineczka. Cyk, cyk, cyk. Bum, bum. Znowu pomyliłem przyciski, nie chciałem zrobić Snake'a.
Ale na szczęście się uratowałem. Nice. Aj, nie zdążyłem. Wow. Let's go. Nie wiem. Może z drugi raz zrobiłem wall bounce w ogóle Brianem. Czyli to odbicie od ściany. Nie mam pojęcia, ale siadło. Tak rzadko to robię, że nie wiedziałem, jak to zaimprowizować, co za kombosa dokładnie strzelić. Chyba. Round one. Fight. Aj, nie zdążyłem. Oj, oj, oj. Przekombinowałem. Chciałem jakieś dziwne rzeczy zrobić. Niestandardowe i przekombinowałem. Jee, ale damage na CH. O Boziu. Ale damage. Aaa, zapomniał CH, jego low szybszy. Drugi hit, nice. Wow. No nie. Aj, nie trzymałem bloku. Koniec. Rage drive. Nie zrobił rage drive'a, okej. Okay. Zaraz. Luszynio ci odpowiem chwilę. No serio, nic nie mogę w ogóle tymi punchami zrobić. Ale bullshit to jest. Jakiś. Oj, o! Aj, nice. Polecam jakiś mało budżetowy arcade stick poza Lion Custom. Pierwsza sprawa, nie grałem na innych małych stickach oprócz Lion Cast. Po drugie, ogólnie, jeżeli masz możliwość, no to nie polecam brania tych mniejszych sticków, bo to często, gęsto jest zupełnie inne odczucie, jakbyś grał na takim normalnym, dużym sticku. Także nie polecam, bo możliwe, że ci by się spodobało, a sobie zepsujesz przyjemność, grając na takim mniejszym, powiedzmy. A trzecia sprawa... Wiem, że Hori ma jakieś mniejsze. Hori Mini? Coś takiego. Możesz to ewentualnie spróbować. Ale no, nie grałem, więc nie wiem, ale wiem, że są. Mój duży jest Hori, to może Hori Mini też da radę. Who knows? O! Jakie podniesienie ciekawe. Let's go. Round two. Fight.
Ojej. Trochę przegięłem. W sensie dobrze zrobiłem, tylko coś nie siadło. Możliwe, że za wolno wciskałem. Oj, podcina. O kurczę, warant? Albo trzeba inaczej wstać może. Nice. Nagła wybitka, wybitka znikąd. To proszę bardzo, orbital znikąd w takim razie. Ojej. To jest kurde dobre, te nóżki są latające, bo to mi przerywa orbitala, zauważyłem. Let's go! Nice. Oj! Pomyłka z mojej strony i to bardzo, bardzo big pomyłka. No jasny gwint, to jest mid. Fuck! Zapomniałem. To kręcenie jest popierdolone. Tak byłem blisko, no. Jeden błąd i dupa i padłem. Postaram się wygrać. Jeden. Cholera. Let's go. Oj. Nie siadło, to było głupie. Jak się podoba The Walking Dead? No The Walking Dead aktualnie nie leci, a ogólnie to mi się podoba. Ja oglądałem The Walking Dead od samych początków. Także lubię. Polecam zresztą. Okej. A, chodziło ci o grę, no to musisz pisać, skąd ja mam wiedzieć o co komu chodzi. Okej, wow. Walking Dead spoko, tylko czasami to jest nudne jednak. Wiesz, jak tylko klikasz i tam zbytnio jakoś tak... Znowu to, really? Udało mi się wyczekać coś, cyk. To było ładne. Bum, bum, ściana, nie. O! What? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Yeah, ale to było piękne. Ale to było dobre. Soczyste. Aj, tam więcej tych lowów. Więcej tych lowsów poleciało. O!
cholercie. Yeah, udało się. W podobny sposób tym Rage Drive'em. W podobny sposób to siadło. Że zespajkowałem go, przykleiłem do ziemi, a nie miałem full juggla. W podobny sposób zadziałał. No nie wierzę w to. Oj! Okej. Za późno. Ale to mi siadło, nie ma tutaj. O! Tutaj to przesadziłem, ewidentnie. Tak, mogę wbić rangę. No w ogóle to jest na 99% Polak, w sensie mam go w znajomych, więc raczej to jest w ogóle Polak. O! I love this fucking wall. Oj, nie wszystko mi siadło. Fuck, nie wszystko mi siadło. Ja bardzo się podjarałem, że to jest takie dobre. Let's go! Orbital mnie nigdy nie zawiódł. Ale no... O, fuck, na CH dostałem. Boom, boom. No, to było piękne. Nie tak się kara. Tam się chyba kłóca pod drugim hitem, no. Tak, i wszystko gwarantowane, bo tam jest... Zawsze pod tym kucam, nie wiem dlaczego. Takie przyzwyczajenie. Dużo takich... Okej, wow, ale mnie kurwa skraszowało. Miałem już juggla na nim. Na, dupancz. To jest właśnie granie w Tekena. Dual Punch wygrywa ze wszystkim. Co? O, gramy, super. Może się uda wbić rangę, jasne. Pogram jeszcze trochę, bo spoko jest. Fajnie by było wbić rangę, dlatego jeszcze gram, ale on ma Destroyer ranga niżej chyba, tak? To też, wiecie, tak dużo punktów nie zyskuję, ale też nie tracę. Okej. Okay. Let's go. Shinobi Brian w natarciu. Robię źle tego juggla, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś... Oj! Let's go! Mamy to. Chicken dancing na koniec. O Jezu! Przypadkowo to zrobiłem, ale siadło. O!
Ojej. Je, mamy to. Super, prawie pół rangi. Spróbuję jeszcze kilka meczy. Może będę jeszcze na plusie. Bije kolega. Aj, źle. Udało mi się pomiędzy hitami wbić. O! O ja. Yeah. Powiesz mi, czemu ładowanie key charge jak się wygrywa jest uznawane za obraźliwe? Nie wiem, tak się przyjęło po prostu. Że robisz jakieś dziwne rzeczy, wiesz. Tak się przyjęło, że key charge to jest coś obraźliwego po prostu. Nie wiem, jaka jest tego geneza, wiesz? Szczerze ci powiem. Ale tak jest, że obraźliwe, że ten, że olewasz przeciwnika. O! Nice. Bang, bang. No nie, znowu to, cholera. O. A to jeszcze nie koniec. To jednak koniec. Jednak koniec, koledzy, koleżanki. Ok. Do następnej przegranej gram. Żeby nie za długo. Jak przegram, to zmieniamy przeciwnika. Nice, finish. No to był taki. Trzeba było z timingiem wyczuć, nie? Kiedy to zasadzić, kiedy przestanie bronić. O, nice. O, nie zdążyłem. Parę dziwnych ciosów i zobaczcie, gdzie jest moje życie. Nie mam mojego życia. Jego też życia nie ma. O Jezu, pomyliłem! O. Gałka mi odskoczyła. Let's go. Udało się. O, wow. Nice. Ho. Nie udało mi się lowa zrobić. Przeżyję? No niestety nie. Mimo tego, że była boczna ściana, to combo zadziałało jego. O,
No i po co się wbiłem to? O kurde. Nie! Czy wcisnął? Nie. O cholera. Oddałem rundę. Teraz on dobrze wyczekał z timingiem. I low. Ładnie. Nie wiem, czy to była kara, czy nie. Bo... Okej, okay, nice. Bum, bum. Rage Drive wsiadł jak złoto. Jak w masełku. Jak w masełku. Okej, okay. Nie przegrałem. Było blisko. 2-2 było w rundach. W pewnym momencie. Także gramy dalej, mówię. Przegram to zmieniamy, bo już dużo graliśmy, więc myślę, że będzie okej. Okay. Przegram to zmieniamy. Ale masakra. Ja nie wiem, dzisiaj było w dzień po 24 stopnie, teraz jest pewnie 17 u mnie. U mnie jest tak duszno, że nienawidzę tego. W lato ja nie mogę grać, całe skłapy się lepią, wszystko się lepi, masakra. U mnie, ja mam pokój od strony tak, takiej do dupy, że cały dzień jest słońce na przykład, nie? Ładnie. Nice. Zrobiłem haja i mnie skraszował lowem. Na CH to jeszcze była wybitka do tego. Wow. O! So close! Tak blisko byłem. Jakby to go zahaczyło w głowę, mógłbym wygrać z Rage Drive'em. O, hej, ładnie. No nie wierzę, to nie zabiło. Zrobiłem inną wersję kombosa, bo byłem pewny, że zabije. Okej, okay, mid. Jakoś się w końcówkach cudownie udaje wygrać zazwyczaj. A ja jestem raczej przyzwyczajony do tego. No i znowu to samo. Jestem raczej przyzwyczajony do tego, że mam słabe końce rund. Let's go! Dobre, dobre. Final round. Fight. O, ładnie blokuje. Słaba kara, ale blok był ładny. Dobrze, to było ładne. Slow crashował, żeby przerwać mój armor. No nie! Ja przegrałem. Dobra. Kurde, a już atakowałem, tylko było za późno. Wiedziałem, że trzeba atakować. Ładnie, GG.
GG, starczy, zmieniamy przeciwnika. I tak o wiele więcej zyskałem, więc jest okej. Okay. 72. Hard combo, a moje? 65, 7 damage'u więcej. Jeszcze jest coś takiego. Sześćdziesiąt osiem. Podejrzewam, że to może być ta sama osoba, ale nigdy nie wiadomo. Bo on był jedną rangę niżej ode mnie, więc bardzo możliwe, że wyszukało tą samą osobę. I nie, Lili, Bernie ga Gotoku. Dobry nick, nie wiem co znaczy, nie wiem co oznacza, nie wiem czy to dobrze czy źle, ale mamy Berniego, Lili, ale zobaczcie, nie ujmując postacią, ale same Pokémony trafiam. Asuki i Lili dzisiaj. Same Pokémony. Okej, okay, nice. Asuka i Lili na trzech kreskach. No to jest po prostu Tekken idealny. Leżeć. Round two. Fight. Oj. W ogóle ten Snake Edge od Lili jest mega podchwytliwy. Bo co z tego, że go na przykład strasznie widać? Co z tego, że ten Snake Edge strasznie widać? Jak ten. Jak często przestań... Przynajmniej ja tak mam. Że blokuję, widzę, że on leci. Ja już przestanę blokować, a on dopiero dolatuje. Ta podcinka od Lili jest tak wolna, że po prostu często ja już chcę ukarać gościa i puszczam za szybko blok, a w tym czasie Lili mnie podcina, nie? To jest takie, kurczę, specyficzne, bym powiedział. To nie jest takie proste. To, że to jest takie długie, to trzeba się przyzwyczaić. Na przykład Snake Edge podcinka od Briana jest szybsza. I można to cyk, widzisz, blokujesz, wybijasz. A tutaj to... Tak długo trwa, że czasami ciężko. Aż. To nice cecha. Ale oszukany został. Flaczek, witam. Cześć, cześć. Aż się dziwię, że z tym gościem i tak na razie dobrze idzie. Oj, wcisnąłem? Za późno, ale ze mnie paruwa. Za późno, za późno. Okej. Okay. Kościu, widzicie? Tak daleko ujechał Lili, a dosłownie wciska co popadnie, nie? Cały czas wciskanie. Kucnął, okej. Okay. To już jest jakaś informacja, że jak będziemy pod ścianą... Za wolno. Jak będziemy pod ścianą... Aj. Jak będzie pod ścianą... To robimy midy, bo kucnął stając na pałkę, więc to już jest jakaś
informacja dla nas. Let's go! Druga wygrana na Lili. Aż jestem w szoku. Ale no to jest przegięcie, kurde. Co, 3-4 mecze dzisiaj grałem? W sensie 3-4 osoby? Z tego pamiętam dwie Asuki i Lili. Czyli same postacie takie, powiedzmy, typowo online'owe, że tak powiem. Jeszcze na trzech kreskach. No to jest podejrzane, podejrzana sprawa. Czekamy na następnego przeciwnika, zobaczymy. Co jest? Nie ma przeciwników? Halo. Ostatnio trafiłem na gościa, który miał 37 wygranych pod rząd. Naprawdę? No to ciekawe. O, jest Italii. Trzy kreski znowu. Kurde, coś jest nie tak. Czasami kreski oszukują, mówisz? No czasami tak. Ale wiesz co, ja się boję, bo ostatnio coś kombinowałem tutaj z programem do streamowania i jakieś tam opcje pozmieniałem i możliwe, że przez to podczas streamowania ten jakoś inaczej mi neta zużywa, wiesz? Dlatego się troszeczkę boję, że dlatego ciężej szuka przeciwników. Także poczekam jeszcze raz, zobaczymy, czy będą trzy kreski. Jak będą trzy kreski, to ten. To zrestartuję streama, zmienię ustawienia
na takie, jakie były wcześniej i zobaczę, czy to ma znaczenie. Także poczekajmy jeszcze na jednego gościa. W każdym razie. Jakieś śmieszne kombo zawsze robili z kolanami, pamiętam. Ciekawe, czy mi to siądzie. Chyba trzy kolana można aż posadzić. A to nie jest łatwe. Aj. Prawie by było trzecie. O, siadło! Italii? Trzy kreski, ok, poczekamy na kogoś innego. 64 damage, a standardowo? 57, a przedłużona wersja? 58, to patrzcie, jaka jest różnica. Wiadomo, to nie jest tak dobre do prowadzenia do ściany, ale combo jest efektowne na pewno. Trzy kolana i... I jeszcze dwa hity później. Jakie to jest ciężkie, wszystko jest tutaj techniczne. Timing i input niełatwy. O cholera. O! Yeah! 64, to jest kurde dużo. Jak na Snake'a. English. 4, ok. Zobaczmy. Także po grze o tron został mi tylko kubek. Winter is coming. Po serialu już nie ma. So sad. Action Jesus. Savior, czyli ta sama ranga. Więc podejrzewam, że dwie wygrane i miałbym awans. Tak mi się coś zdaje. Bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Ale znając moje szczęście, to Miguel mnie rozwali i to szybko. So, let's see. A ty właśnie, Fox Mulder, grasz jeszcze w Tekena, czy jak to tam wygląda? Pamiętam, że chyba grałeś, nie? No. Oj, za późno, a idealnie wyczułem. Yeah. Round two. Fight. O, to jest dobre. Let's go! 2-0, 2 do jajca. O, nice! O! Jaki chory tracking to miało, masakra. O! O, nice! Gościu polem gra, mówisz? Mówi? Mówisz? Fight.
Oj, źle, źle, bardzo źle. Aj. Za dużo wciskam. Tak mi się wydaje. Yeah! Patrzcie to! Kurczę, nie widzicie. A, to też nie widać. Fuck. Dosłownie piksel. Piksel mi brakuje do awansu. Piksel do awansu mi brakuje. Pewnie to jest z 5 punktów jakiś. Kurczę, nawet po zgaszeniu kamery nie widzicie, bo mam taki design, żeby był cień. Piksel dosłownie mi brakował punktów, czyli to jest pewnie jakieś 50 punktów do awansu. Ja raz dopiero mam. A teraz znam, że cię przegram, jak zawsze na promotion. Okej, okay, let's go. Taunt Jet Upper. Wow! Nice! Yeah, prawie był perfekt, ale... Ale jakoś leci. Za późno. Nice. Wyczekał i wybił pięknie. Nie ma ściany. Let's go. One more. Witam wszystkich nowych, starych przy okazji. Siema, siema. O! Aj, prawie. Tu ładnie wybił, to się zgodzę. Tu mnie zamiksował, no no. Miguel jest dobry w połkowaniu, niestety. Trochę ryzykowne z mojej strony. Trochę bardzo ryzykowne. Wow! Nie sięgnęło, ale jaja. Wow! Idealnie się z timingiem wbiłem. Overlord! Yeah! Brian na Overlordzie. Let's go! Let's go! Mamy to! O, jak dobrze. Jak dobrze. Brian na Overlordzie, no no.